No, my jeszcze mamy jakieś 30 kilasów do Łodzi. Zaczął śnieg padać, jeszcze autostradą pomykamy. Lada moment, do zobaczenia, byki. No u nas co? No, sporo. Fajnie się jedzie tym Oscara Jeepem. Ile on ma pojemności? 3 litry. 3 litry, koni tam ile ma? 250. 250 koników. I idzie to. Wygoda, fotele grzeją, wentylują. No, muzy sobie słuchamy. Jest git, akurat Raptor leci. Tyle nie patrzysz na koło, podbijam, 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 podbijam. Historia dłuższa niż short, czasem jak wydech za głośny. I mówią o mnie, że dobry, a na mieście potem rzucają mi groźby. Tak jak ekipa wzięła pod skrzydła, więc rozwijam prędkość jak Kajo i Kuba. I nie mów mi stary, że to się nie uda, podjadę. No my już jesteśmy w Łodzi. Teraz będziemy dojeżdżać do stadionu. Odbierzemy nasze legitymacje dziennikarskie. Pierw będziemy musieli miejsce na parking znaleźć. Pędzę przez miasto. Tak, tak, byki. Ale muszę wam powiedzieć, że dużo kobiet zaczęło oglądać kanał Black Opso. 12,7% wszystkich widzów to są kobiety. Pozdrawiam wszystkie kobiety. Nara. Nie. Siema, pozdrawiam wszystkie kobiety. Nara, wszystkie kobiety. Nara, siema. Stadion widzę w Łódź, sklep firmowy. Oficjalny sklep. Na dole można tam sobie... Tu nie ma zoomu. GoPro 9 do dupy kamera. Tyle wam powiem. Zostało nam 16 minut do Atlas Areny. O, flagi ładne. Choinkę nawet ładną mają. Widzę w Łódź. My tu byliśmy. Piłsudskiego 138. Elo, pozdrawiamy wszystkich łodzian i fanów Widzewa. No i przemieszczamy się ulicami, uliczkami Łodzi. Podziemiami. Podziemiami. O, GoPro coś jeszcze tutaj nagra. Ciemnicę widzi. Zaraz wyjedziemy z tunelu. I naszym oczom ukaże się Atlas Arena i najlepsi zawodnicy świata. Super enduro. A i enduro, a ja. No wbijajcie, byki, 271 miejsc jeszcze parkingowych wolnych. Dzień dobry, kartą można? Byle możemy wybrać sobie miejsce? Bo my jedziemy po prasowe wejściówki, na zero poziom mamy iść, to gdzie najlepiej stanąć? To będzie fosa, to najlepiej gdzieś tu z boku. Tu najbliżej? Tak, tam na końcu gdzieś w prawej stronie. Dobra, dzięki. Czyli tu lepiej. W Krakowie chyba mniej mieli tego, wiesz, mniej miejsca. Słuchaj, jak wszyscy wyjadą, byśmy ostatni wyjeżdżali, to śniegu dopada, będziemy bączki kręcić na parking. No, no, ja bym chciał. Nagram to co, tu cię. Gdzieś się łapiemy? Tu gdzieś staniemy. Koło dobrego samochodu, żeby nam nie obtłukli drzwi, nie? Tak, tak. Coś bierzesz jeszcze? Nie. Wszystko mamy, dach zamknięty. Idziemy. Przygotowanie do kontroli. Na czas kontroli zakładamy. Przygotować się do kontroli. Podejdziemy do kasy za Oskar leci przodem. Już buty mi się rozwalają. Oskar ma ciemne buty, ja mam jasne, potem mnie poznacie. Akrapowicz. Acerbis. Coś fajkę złamałem.
O, ktoś Kładziszem przyjechał. Już mamy do odcinka Kładzisza. Zobacz. Bieda Enduro jest też. Tak, są? No. Czy jeszcze chyba nie przyjechali? Motogenty? Motogen to są ci, co kłady teraz wzięli przed. No, no to masz tutaj. Masz, są z jedno śladu? No, to masz podpisz. Yeah, you're from ABC, yeah? Okay, but I can give you, just in case. Czy to jeszcze jest? Because it's media, our media. Yeah, just in case if you need it. You can put it on, and if it's a problem with this, you get lost. A, to też znam. Kicks cross. Okay. Tak. Okej. Okay. No problem. Emil. Tylko takie są teraz? No. I gdzie możemy chodzić z tym? My jesteśmy tu, więc tu w prawo. To jest sektor mediowy. Tak. W lewo tutaj jest sektor mediowy. Znaczy, to są miejsca stojące, nie? Mhm. I przechodząc górą, bo tu jeżdżą zawodnicy, więc tu nie przejdziecie. Trzeba górą i tu jest sektor, gdzie można siedzieć. O. A taką mapkę możemy jedną dostać? No ja mam jedną, także zdjęcia możecie sobie zrobić. Dobra. Także tam. To najwyżej nas zawrócą, jak nie wejdziemy nie tam, nie? Bo to jest parking, nie? Tak, to są parking. Super Enduro. No to wszystko mamy. No. W maskach trzeba chodzić, czy nie? Dobra, a toalety gdzieś tu są, niedaleko? Tu. O, super. Dzięki. Dziękuję. Panie. Dobry. Ale ładnie. Pan przemieszał, czy pan dowie? Dobra. Ale czuć dwusuwa, co? No. A co jest? O co pytałeś? Czy możemy tędy chodzić? A do padoku możemy, czy nie? Do padoku możemy? A nie mam pojęcia, myślę, ale przejść się zetknę. Ale gdzie pan przejść? Do padoku? Przeciwko, ale trzeba przejść górą. Bo tu są pozamykane. Tak jak pani mówiła nam na mapie. No to chodź, idziemy. Tak. Dobra. Widziałeś jakie przeszkody? No grubo. Nie wiem. A czemu? Chyba mamy te wyścigaczki. Mamy. Super Enduro. Mamy Super Enduro. Model and your production, and with only a few clicks, opone. You know there's products that are tailored for you. Go party. Hit my bot, the best tool to find parts. Wszystko w jednym miejscu, Oskar. Kamienie, zobacz. Jesteśmy teraz na padoku. Siema! Siema! No i trafiliśmy. Widzisz? No zobacz, po fladze. No ja widziałem po fladze, no a jak? Flagę to pierwszą widziałem. No. Jak tam Sylwek, powiedz? Dobrze. Gotowy do startu? Ja do kibicowania w tym roku. Tak, a kto startuje? Kai Haas. Kai Haas? Tak, od nas. Niemiec. Niemiec. W barwach Adventure Team i Nobeta. O. No. No. Zobacz jaka ładna, jaki ładny motyl. No chodź, pokaż go. Dawaj, jeszcze. I Nobeta, nie? Ino. Ino Beta, Sylwek dzisiaj w obsłudze technicznej. Zobacz jaki ładny. 250? 200! 200, najlepsze ma.
Ty, Beta 200 to jest najlepsza maszyna. Zobaczę, jak będzie lata. A ja to ja wiem. Właśnie to ja wiem. A zawodnika przedstawisz mi? Nie ma, gdzieś się... Gdzieś jest. Panuje. Je. Je pewnie. Je pewnie. Zbiera siłę. Po niemiecku mówić, czy po angielsku? Angielsku? Po angielsku, po niemiecku. Dobrze. I trochę po polsku. Dobrze, to po polsku z nim porozmawiam. No. Jak myślisz? Po polsku? Tak. Piwo. Nie, no to musisz Oskar rozmawiać po angielsku. ...501. Siema! Dominik. Ale zawodników nie widzę. Trzeba poczekać, no poszli jeść. To chodź tam jeszcze do Kargula. No tam. No, no dobra. No co mam sprzęty? Ale praktycznie same dwusuwy. No nie wiem, zobaczysz. Zobaczysz. Małą przerwę sobie robimy. Oskar, darmowe Red Bulle dają. Idziemy. Idziemy. Dajesz. A to można kupić, czy jak jest? Mamy te prasowe. Nie, tylko Red Bulle. Dziękuję. Ty też chcesz, czy nie? Nie. Nie? Dziękujemy. To co, lecimy tam zobaczyć, co się dzieje? No. Ta kamera to wszystko ogarnia. Ale jaki ciemny ten obiektyw jest. Siema. English. English, I am Jarek. Hi, nice to meet you, I'm Kai. Beta team? Yeah, today, yes. Today beta, tomorrow no beta. 200. Luis has another player. Ino beta, Jarek? Ino beta, siema. Jest in the big Siema. Cała ekipa wleciała. Kiedy do Gdańska wpadasz? No jak mnie ten Jaca zaprosi. Ty na cztery koła się przesiadłeś chyba, co? No już rozwaliłem cztery koła. Ale on wszystkie koła ma świata. On ma wszystkie koła świata. Cześć. O, jest ekipa. My się widzieliśmy. Statkiem też zdjęcia mamy elegancko. Tak? A my nie dobiliśmy się. No to chodź. Chodźcie ze mną. Ja po 10 zł kasuję, daję bilety i... No chodźcie ze mną do tego. Byliśmy, dawaj. A gdzie on jest? Aha, gaz. No dobra, no to trzeba coś nagrać, nie? A tu jest zawodnik Betu właśnie. Niemiec. Już Sylwek nie, nie? Stoisko reprezentacji... Beta 200 najlepsza. Ten. Co? Nie wiem. Który... Nie wiem. Aleksander ten. Nie wiem. A Sylwek może będzie wiedział. Chodź do Zadzia. Może się dobijemy. Chodź. No chodź. Ja nie mam. Thank you.
kupałem go, zapomniałem. Łapy pana na środę, machnąć gdzieś tutaj. Super. Proszę bardzo. Dziękuję. Tadziu, przygipiony na kanał Blegopso. Znasz? Dobrze, dzięki. Znasz kanał? Już znam. Już znasz. Dobra, dzięki bardzo. Zaraz start się zaczyna, idziemy na trybuny. Chwilę po Juvenalia zaczął nam ubliżać, wykonać parę para. Byliśmy w siedmiu, mógł szybko zjechać na Orion. Ja mam idealny balans, pewno z dojrzałością. Co weekend w klubie, od kiedy by w stylu rano. Chcą zdobywać punkty ścieżką i tak z tęskną kwiatką. My całą bandą spokój trzymamy ciśnienie. Cierpliwość to jest sztuka, rośnie razem w pokoju. Agencje umierzają w komentarzach, mówię ziomu z tyłu spokój. Tamtędy będą wjeżdżać. Tamtędy. Tamtędy będą wjeżdżać. Teraz tylko jedziemy. Zawodnicy już tam maszyny grzeją. Właśnie tam. Powiększę wam. Stamtąd wyjadą. Oczywiście są mistrzostwa świata Super Enduro w łódzkiej Atlas Arenie. Powracamy do tego obiektu po 6-letniej przerwie. Mam nadzieję, że wy jesteście na to gotowi. Jesteśmy gotowi. Miejsca na trybunach ciągle się zapełniają. Ale... Słyszę, że jesteście gotowi. Bardzo mnie to cieszy. Zatem zaraz zaczynamy jako pierwsi zawodnicy Pucharu Europy. Przystąpią do rywalizacji, a wy raz jeszcze przywitajcie ich wielkimi brawami! Mam nadzieję, że będzie tutaj tak głośno, a nawet jeszcze głośno od samego początku do samego końca. Oczywiście oficjalne otwarcie imprezy o godzinie 18:00, a przed nim już teraz, już za kilka chwil, pierwszy finałowy wyścig Pucharu Europy. Zaraz zaczynamy! Czujesz ekscytację? Ale możemy wyjść teraz. Czujesz to? Ja czuję. Stoją. Już stoją. Prezentacja zawodników pewnie będzie. A daj. Siema! Widzowie! No powiem wam, że jest po prostu mega, mega atmosfera. Nie do opisania. No mówię wam, będzie się działo. Długo po prostu, grubo, grubo. Grubo. Poszli. Yeah.
Nic nie gieram, nie słyszeć mocno kosmarczy. Numer startowy 6. Prowadzi Sony Gocia drugi. A Deco Aurelian. No, słuchajcie, tam po schodach jest też... Patrzcie, patrzcie. Zapach jest przepiękny po prostu. Wali dłużona i mamy pierwsze miejsce. Idą ostro. Sprawdzili. Sobie. Każdy z nich jest tutaj mistrzem. Super! Turo! Łódź Arena! Jadźcie! O, tam mały crash. Ale spoko loko, już się zbiera. Dajesz, dajesz, Byku! Poszedł na kamienia. Dobrze. Jedziesz ostro. Ostro, ostro. Dajesz. 717 numer. Jadą. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Ładnie. Dobrze, pięknie. Jazda. Wybuch kupa, super. Dobra, przejdziemy. No. Tu możemy? Ale. Aha, dobra, dzięki. Dobra. Działaś przyjąłem. No, super. Dajesz, dajesz tam! Ostro!
Ostro! Jedziesz, jedziesz! Dajesz, dajesz! I za moment miejsce trzecie właśnie z tym ojczycie Oskar Kaczmarczyk jako trzeci. Duże brawa dla niego, Oskar Kaczmarczyk, miejsce trzecie! Super! Ale walczyli ostro. No. Ceremonia oficjalna otwarcia Mistrzostw Świata Super Enduro. Mistrzostwa Super Świata. Następnie prezentacja zawodników.